To filmy nagrane przez uczestników nielegalnych popisów. O k***o! Trzeba od razu tak zrobić. Jechałem tyle, ile fabryka dała. Trwa właśnie wyścig o bezpieczne ulice pomiędzy policją. Dowód rejestracyjny w dniu dzisiejszym nie zatrzymany. A kierowcami, dla których przepisy często są fikcją. Nim się lata i nim się ładnie zbiera do punktu. Kto w tym wyścigu wygrywa? Wygrywają ci, którzy przeżyją na drodze. Zadzwoń po pogotowie, błagam cię. Byliśmy na nocnych zlotach i pokażemy, jak wygląda to od środka. Patusy kręcą bączki. Wszystkie filmy, które zaprezentujemy w tym materiale, pochodzą z internetowych grup, które zrzeszają kierowców nocnych zlotów w całej Polsce. Będziemy publikować źródła, żeby nie propagować patologicznych zachowań drogowych. To jedno z nagrań dostępnych na takiej właśnie grupie. Kierowca na publicznej drodze pędzi z zawrotną prędkością, żeby finalnie przekroczyć 300 km na godzinę. Kolejne pokazują drogowe zachowania, które stwarzają ogromne niebezpieczeństwo. To nagranie, w którym kierowca wysyła świetlne sygnały, dając do zrozumienia, że jedzie nieoznakowanym radiowozem. I w końcu nagrania, na których uczestnicy zlotów blokują publiczne drogi, żeby rozpocząć wyścigi. Ale zanim takie wyścigi się odbędą, trzeba wiedzieć, gdzie i o której godzinie się pojawić. Za 150 metrów, na rondzie drugi zjazd. Z pozycji uczestnika takiego zlotu pokażemy, jak wygląda to od środka. Cześć, mi to bardzo miło. Hej. Dołączamy do jednej z internetowych grup kierowców z Warszawy. W dniu organizowanego spotu dostajemy tę wiadomość. Kierunek Piaseczno. Docelowo podamy za kilka minut. Po kilku minutach pojawiają się kolejne wiadomości i link z dokładną lokalizacją spotkania. Ogon wyjechał, patrzymy w lusterka. Straszą inne mandaty. 5 koła. Miałam jeszcze stosławetę i 3 kofle za fantech. Ale to co tam w takim razie? Co ty tam zrobiłaś? Zawróciłam na zakazie. Na zwrocie właśnie, nie? A na rejestracji co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Ośmieli się z tego, jak wytrzeli. To ma 300 koni. 300? 300, to jest mój pierwszy samochód. Nim się lata i nim się ładnie zgarnie punkty. Ale to twoje pierwsze auto, tak?
I takim autem 300 koni już jeździ? Nie boisz się? Diesel, sama rura. Nie. Początkowo jak chcesz wcisnąć raz i ci nie miał opony, to dostajesz po prostu zawał. Aha. Ale potem już tak drugi, trzeci, czwarty raz. Same. A ile muszę przejechać? 260. I które to będzie wyścig? 50? Możliwe. To jest zajawka po prostu. A w ogóle, nie wiem, rodzice albo coś, ktoś wie, jeździsz 200 km na godzinę po mieście? Moi jeszcze nie wiedzą, ale podejrzewają. Najlepiej jest to, że ja mam trójkąt i gaśnicę, ale prawo się skończyły. Termin ważności. Tutaj ile ma koni? 300. Ty nie boisz się? Bo to jednak pod nogą. Boję się. Ale o to chyba boję się. W kolejnych godzinach od organizatorów dostajemy wiadomości z instrukcjami, jak postępować. Robimy rozjazd pomału. Na sam początek jedziemy trasą w stronę Wyszkowa. Będą wlatywać co jakiś czas pineski. Słuchajcie się, a wieczór będzie udany. Jest nas dużo, więc musimy działać razem. Gubimy ogon, patrzymy w lusterka. Ale by się wyjątkowo się zjechali. Tak? To są wyspery, ale tak się też sporo. Prawda jest taka, że przepraszam, jakby zrobili normalny teren, bo szaleństwo, to nie okule. A to już wszystko poblokowane, już nie ma jakiegoś szaleństwa. Mi się zawsze marzyło Lambo, a to jest dosyć bliskie, więc jakby tak to się złożyło, no ale cenowo lepsze. I to dźwięki nie dostały. Cenowo to znaczy ile? 700 zamiast 1200. A ile maksymalnie Maxa nie testowałem, bo one testują takie prędkości. Podobno 330 kilka, według producenta YouTube'a jechałem do 290. No to jest trochę problem, co nie? Że tak szybko jedziesz, a to nie jest tor, tylko ekspresówka, no to zawsze może być niespodzianka. A nie ma też takich prostą i brak ruchu. No, a też nie ma takich torów, żeby lecieć 300 coś, nie? Aha. I co, jak ekspresówki w takim razie pozostają? No, jak znasz drogę, jedziesz ze znajomymi, jesteś na radiu, jest pusto w nocy, to tam da się wiele rzeczy jakby no, zrobić bezpiecznie. Jasne. Mamy parę takich miejsc właśnie, że to co można testować. Tak? Nie boicie się trochę? No bo to można się ładnie... To ja rzadko tak leży tam wszystko, to jest takie okazjonalne bardzo. Przynajmniej się nie poczuję, nie? Znaczy, no... Przez kilka godzin uczestnicy z lotu próbują zgubić policję. Wiedzą, że także służby monitorują podobne grupy. To są zamknięte grupy, które się znają. Osoby, które chcą wejść w te grupy, są weryfikowane na różne sposoby. Informacje o tym, gdzie dany wyścig się odbędzie, są przesyłane przez różnego rodzaju komunikatory internetowe z zaszyfrowanymi danymi. Trafienie do tych osób jest bardzo trudne. Trafienie, namierzenie takiego wyścigu jest bardzo trudne. Nam zależy na tym, żeby zapobiec, czyli żeby oddziaływać prewencyjnie, być tam wcześniej i do takiej sytuacji dochodzi. Zapada decyzja, że kolejne miejsce spotkania nie będzie już opublikowane jako link do lokalizacji. Sorry, mam pytanie, bo chciałabym ten kod zeskanować, a nie wiem dokładnie jak, jakbyś mógł mi pomóc. Teraz, żeby je poznać, trzeba zeskanować kod QR u wyznaczonej osoby i pokazać profil z mediów społecznościowych. Instagram. No chodzi o to, że jak pokazują, to wiemy o co chodzi. A, dobra. Jest, proszę. Dobra. Ta próba zgubienia policji ma konkretny cel. Uczestnicy nocnej jazdy chcą się ścigać. No, tak zwane upalanie gruzaci, latanie bokiem, zabawa, jakieś tam sztuczki, barierki, coś tam się zawsze zdarzy. No i to taka sytuacja. Na drogach publicznych? Na drogach bocznych, tak jakby, no ale drogi publiczne to są daje. A takie dojazdówki to tam zbytnio policja nie jeździ, tam się właśnie ludzie zbytnio ratują, że tam pojechać chcą poupalać. Ty się czujesz dobrym kierowcą? Tak.
czuję się bezpiecznym kierowcą. Po mieście jeździsz bezpiecznie? Bezpiecznie? No tak pomiędzy, zależy jak ktoś jeździ. Na przykład jak ktoś jeździ na 90-50, to jest, no to jest... Za to powinien być mandaty. Zdarzyło się kilka razy. Na czerwonym przejechać, to nie powiem, że nie. Jedźcie wioskami, łatwiej zgubić policję. Następna lokalizacja to już tam, gdzie się bawimy. Na rondzie pierwszy zjazd. Tej nocy finalnie uczestnicy dostają tę wiadomość. Dobra, nie ma to dalej sensu, ponieważ po tym, co bało się kilka dni temu w Warszawie, nagonka jest duża. Niebieskich jest dużo. Staraliśmy się, chcieliśmy się pobawić, no ale nie wyszło. Po dziś jesteśmy mega źli na to wszystko. Musimy przemyśleć i przejrzeć wszystko, żeby uczyć się na błędach. Tak w ostatnim czasie wygląda walka między policją a uczestnikami wyścigów. Nie ma wątpliwości, że zaostrzyła się ona po tych wydarzeniach. Okoliczności wypadku, do którego doszło w niedzielę na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, są już oczywiste. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać, jak w prawidłowo jadącego środkowym pasem Forda wbił się pędzący Volkswagen. Fordem prowadzonym przez 37-latkę jechała 4-osobowa rodzina. Kobieta i jej dwie córki, 4 i 8-letnia, trafiły do szpitala. Ich ojciec, a jej mąż zginął na miejscu. Sprawcą wypadku ma być 26-letni Łukasz Rzet, który miał brać udział w wyścigu. Mężczyzna po zdarzeniu uciekł z kraju. Ostatecznie został zatrzymany w Niemczech. Dzieje się coraz gorzej, policji coraz więcej. Cegiełkę na pewno dołoży ten ostatni wypadek, który był na trasie Łazienkowskiej. Przegłośna akcja medialna to gorzej. Tak, to zawsze odbija taki mechanizm, policja sobie znowu robi taką nagonkę. Za 2-3 tygodnie przejdzie, czy jak to? Zresztą, no, powiedzmy szczerze, ile było podobnych wypadków śmiertelnych w Warszawie i ile tych wypadków ludzie pamiętają? To przejdzie, po prostu, bo to jest finanse. Trzymaj 35 scenariuszy tutaj w ogóle. Na cierpliwość. Co? Te nagrania pokazują, jak dużą popularnością cieszą się takie spoty. Ulice są często zablokowane tylko po to, żeby na prostym odcinku publicznej drogi móc się zacząć ścigać. Dodatkowo ulice w nocy zamieniają się w tor wyścigowy. Byliśmy na kilku nocnych spotkaniach takich grup. Nagrania z ukrytych kamer pokazują, jak bardzo uczestnicy tych zlotów za nic mają przepisy. Gdzie są te granice prędkości dla was? Ja to poczułem to cały licznik, który są z całego. Tak powiedziałem, co zrobiłem. Ile tam masz na liczniku? No 60. To ile najwięcej jechałeś? No matko. Wiesz co, to co teraz powiem, będzie dosyć kłopotliwe. Da się dynamicznie jeździć i bezpiecznie w odpowiednich warunkach. A da się jeździć bezpiecznie w ruchu drogowym, tak? Szybko. I tak nie. Zawsze jest to ryzyko. To ryzyko jest wszędzie, w każdym sporcie. Adrenalina jest na pierwszym uchwytku. Z naszej strony nigdy nie było przyzwolenia na nielegalne wyścigi. Z naszej strony nigdy nie było przyzwolenia na przestępstwa drogowe, na to, że giną osoby niewinne. I w taki czy inny sposób zawsze używaliśmy dostępnych sił i środków, aby na takie zachowania reagować. Ostatnie zdarzenia oczywiście nasiliły nasze działania, spowodowały, że te działania są częstsze, bardziej wnikliwe, bierze w nich udział większa ilość policjantów, angażujemy w to większe siły i środki po to, żeby skutecznie móc temu przeciwdziałać. To jest negatywnie rozumiana pasja do motoryzacji. Umówmy się, nielegalne wyścigi to jedno. Osoby popełniające wykroczenia w ruchu drogowym, jeżdżące szybkimi samochodami, popełniające wykroczenia, pędzące na łeb i na szyję, to niekoniecznie muszą być uczestnicy wyścigu. Natomiast te osoby zawsze tłumaczą, że to jest pasja do motoryzacji, negatywnie rozumiana przez nas, bo taka pasja w ten sposób niesie śmierć. Niesie śmierć często dla samych uczestników tak niebezpiecznej jazdy, jak i tych osób zupełnie niewinnych. Kolejnym stałym elementem takich spotkań są popisy na parkingach. To nagranie z Piaseczna. Kierowca, który driftował na jednym z parkingów obok supermarketu, nie miał prawa jazdy.
Na widok policji zaczął uciekać. Okazało się, że ma zaledwie 16 lat. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Jest kontrola wtedy, kiedy jedziemy spokojnie, wolno, obserwujemy otoczenie. Można powiedzieć jako taką kontroli, chyba że nam ktoś taki wyjedzie. To wtedy też nad tym nie zapanujemy. Ale absolutnie osoby, które się wygłupiają na drodze, i to powiem wygłupiają, bo to jest głupota dla mnie, to nie mogą powiedzieć, że oni panują nad tym, co się dzieje. Karolina Pilarczyk to profesjonalna drifterka, mistrzyni Polski i Europy. Od lat propaguje bezpieczną jazdę. To są naprawdę przepotężne samochody, bardzo drogie samochody. I mam wrażenie, że to już jest takie bardziej pokazywanie się, robienie z siebie jakiejś elity, jakiejś grupy takiej. Mówili wręcz, ale ja umiem jeździć szybko, wszystko to kontroluję. Da się kontrolować prędkość? To jest dla mnie niesamowite, jak młodzi ludzie mają małą wyobraźnię. W przypadku jazdy ekstremalnej, takich wyścigów, dużych prędkości, nie można powiedzieć, że się nad tym panuje. I cały czas daję najlepszy przykład kierowców motosportowych, którzy robią to zawodowo, którzy mają tysiące motogodzin za sobą, którzy mają trenerów, którzy specjalnie jeżdżą, żeby zrobić sobie odpowiednie odruchy, reakcje. I co? I mają wypadki na trasach, i mają wypadki nawet na drogach, w związku z czym naprawdę ulica, tam jest tak dużo zmiennych i tak dużo rzeczy, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że tam nie ma kontroli. Tobie nic nie jest? O poczekaj, poczekaj. Dziewczyno, spokojnie. Nie denerwuj się. Zadzwoń po tobie, błagam. W momencie, kiedy już zamykają ulicę, kiedy zaczyna się to odbywać na ulicy i zaczynają tam kręcić bączki, tam się ścigać, w ruchu też z innymi samochodami, jak nie zamkną tej ulicy na przykład, to absolutnie dla mnie to jest karygodne i nie powinno mieć miejsca, dlatego że jest dużo, na drodze jest dużo zmiennych i czynników, nad którymi nie mamy kontroli i możemy zrobić komuś krzywdę. Jak sobie? Trudno. Podjęliśmy taką decyzję, ryzykujemy. Ja tam, niech oni się zabijają, proszę bardzo. Natomiast jeżeli zabijają ludzi, którzy kompletnie nie mają w tym, z tym jakiegokolwiek związku i nawet nie są świadomi, co się właśnie dzieje, to dla mnie to jest absolutnie karygodne. Po wspomnianym tragicznym wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie nocne zloty mają w ostatnich tygodniach jeszcze jedno oblicze. Sprawdzajcie trzeźwość, jeżeli będziecie mieć uzasadnione podejrzenie, że kierujący mógł być pod wpływem innych środków używających, to wiadomo, też mamy dostępne narkotesty, także proszę z tego korzystać. Stan techniczny, prędkość, te wykroczenia, które skutkują zdarzeniami drogowymi, na to wszystko proszę reagować. Słuchajcie, to już jest ten czas, żebyście mi tu trochę pomogli, bo kilka lat do was. Proszę przyjedźcie, powiedzcie mi, co się tam dzieje, czy oni się tam grupują. To jedna z policyjnych akcji, w której uczestniczyliśmy. Parking, na którym spotykają się nocni kierowcy, został odcięty przez policję. Każdego, kto próbował wyjechać, czekała kontrola. Ta folia ma zniknąć. Niech mi pan nie mówi, że pan nie zauważył takich rzeczy. To ma 18 lat. Akumulator nie może latać. On tu powinien mieć zabezpieczenie, skąd? I to trzeba zabezpieczyć, bo to zagraża bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dowód rejestracyjny w dniu dzisiejszym będzie zatrzymany. Osoby, które publikują pewne nagrania, pamiętajmy o jednym, że jeśli daną osobę nie ukażemy tu i teraz, to nie znaczy, że ona będzie bezkarna do końca, bo my cały czas oddziałujemy prewencyjnie. Ta praca prewencyjna, praca operacyjna sprawia, że my jesteśmy w stanie ustalić markę samochodu, być może numer rejestracyjny, być może charakterystyczny wygląd danego auta, być może twarz. Pamiętajmy też o tym, że dzwonią do nas ludzie, którzy mówią, że znam tę osobę, znam ten samochód, jeździ tu i tu, mieszka, przemieszcza się, parkuje. To są bardzo ważne informacje, więc nawet jeśli w danym momencie tych wyścigów, czy blokowania trasów, czy kręcenia tych bączków, taka osoba nie zostanie ukarana, to nie znaczy, że nie zostanie ukarana w przyszłości, bo jesteśmy w stanie takiej osoby dotrzeć i sprawić, że poniesie odpowiedzialność za to, co robi. Nieraz mieliśmy w mediach informacje i przykłady dobitne na to, że przez czyjąś brawurę, nieuwagę, nonszalanstwo i bezmyślność
ginęli zarówno ci, którzy prowadzili ten samochód, jak i ci, którzy stanęli niefortunnie w tym momencie na ich drodze. To rozmowy z kierowcami, których kontrola nie ominęła. Proszę pana, tak, z tymi idealności i rajdą. I 200 zł. Na ile? 500 zł. Za co? Szyby wyściemiane za bardzo były. Trzeba było ściągać folię. Przodu. Wyściągnięta? Tak, wyściągnięta, no i wszystko widać. Od dawna masz prawo jazdy? Ja od ponad roku. To pierwszy mandat taki? No pierwszy mandat. Dzisiaj kończysz bez dowodu, tak? Tak, kończysz bez dowodu, jazdę, ale jutro już nie mam z powrotem do domu. Tylko w jeden weekend policjanci z Warszawy skontrolowali ponad 400 aut. Wystawili 162 mandaty na łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Zatrzymali 39 dowodów rejestracyjnych. 8 osobom odebrano prawa jazdy. Ta walka, jeśli chodzi o nas, wciąż trwa i absolutnie nie będzie żadnego pobłażania ani przymykania oko na to, co się dzieje na drodze, jeśli chodzi o nielegalne wyścigi, jeśli chodzi o popełnianie wykroczeń, o tą całą brawurę i niebezpieczeństwo, jakie takie zachowania niosą za sobą. Ja cieszę się z tego, że moi policjanci są skuteczni. Cieszę się z tego, że policjanci, którzy biorą udział w tych działaniach, robią to, co do nich należy, w sposób najlepszy, jak potrafią. Ale my byśmy wcale nie chcieli, żeby tych działań było, bo fajnie by było, gdybyśmy nie byli do tego potrzebni. Fajnie by było, gdyby każdy kierowca miał świadomość tego, jak się na tej drodze powinien zachować. Niestety tak nie jest, a naszą reakcją jest to, co robimy do tej pory. Te akcje są co weekend powtarzane. Sypią się mandaty na kilkaset tysięcy złotych, zatrzymujemy kilkadziesiąt czy kilkaset praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, zatrzymujemy osoby poszukiwane, zatrzymujemy osoby pod wpływem narkotyków, pod wpływem alkoholu. To wszystko świadczy o tym, jak wielkie zagrożenie niosą ci kierowcy na drodze. No jednak 1000 zł zabrane dowód rejestracyjny, to nie boli? Nie, czemu to boleć? To jest... No miałbym dostać 3000, to by mi bardziej bolało, bo bym miał trochę mniej pieniędzy, jakieś gruza nowe, żeby kupić sobie. A tak to już mam 1000 zł, 2000 w kieszeni, tak jakby. Czyli te pieniądze nie robią na tobie wrażenia? Nie, to ma być motoryzacja, ona... Jak mają zabrać, tak zabiorą. Będziesz wracał tutaj, mimo tego, że zabrano ci dzisiaj dowód rejestracyjny? No, wrócę. Samochodem naprawionym, ale wrócę. Lubisz szybko jeździć? Czy szybko lubię jeździć? Lubię jeździć szybko, ale jeżdżę bezpiecznie, tak bym powiedział. Co to oznacza? Znaczy, że znam swoje granice. Granice swoje znam. Gdzie są te granice? No, jak się widzi coś niebezpiecznego, to się hamuje wcześniej. Nie na następną chwilę. Na przykład jak się wyprzedza, to na następną chwilę to tego się nie robi. Ale nie zawsze wiesz, kiedy coś niebezpiecznego się wydarzy. To się, jakby to się robi, oblicza się to. Bym powiedział, to się oblicza nawet już. To Jan Mencfel, warszawski radny, który swoim internetowym wpisem wywołał burzę. Udostępnił zdjęcie nielegalnego wyścigu, nie przebierając w słowach. Przebiło się takie zdanie, patusy kręcą bączki i rzeczywiście ja jestem autorem tego zdania, no bo kolejna sprawa to są te wszystkie drifty na parkingach, prawda? No oni się umawiają na to, żeby sobie podriftować na parkingu pod centrum handlowym. To się dzieje naprawdę. W Warszawie zorganizowano w ten weekend nielegalne nocne wyścigi, na potrzeby których zablokowano ruch na całej kilkupasmowej ulicy. Wrzucają jakby nigdy nic film, na którym ktoś driftuje sobie nocą BMW, a cała ulica stoi przez niego w korku. I co? I nic. Są całkowicie bezkarni. A przecież ryk takich wyścigów słychać na kilometry. Nie wspominam już o blokowaniu drogi, ewentualnym łamaniu przepisów i stwarzaniu olbrzymiego zagrożenia. Mieszkańcy uważają, że w tym roku te nielegalne wyścigi przybrały już takie rozmiary, że no nie da się spać. No niestety są też już wypadki po prostu spowodowane przez kierowców, którzy sobie wyjeżdżają na ulicę się pościgać. No wydaje mi się, że naprawdę no trzeba coś z tym zrobić, bo no nie może tak to dłużej wyglądać. Jest kilka rzeczy, które muszą się zmienić, żeby to się jakoś poprawiło, żeby mieszkańcy uzyskali takie poczucie bezpieczeństwa. Uważamy, że Warszawa powinna dofinansować policję i straż miejską, bo mamy po prostu za mało funkcjonariuszy. Na całą Warszawę w nocy jest 7 patroli drogówki, 7 patroli na 18 dzielnic. No to łatwo sobie odpowiedzieć, że nawet w każdej dzielnicy nie mamy patroli drogówki. My mamy świadomość tych braków kadrowych i tak rzeczywiście świadomość tych braków kadrowych ma społeczeństwo. Natomiast to nie znaczy, że nie jesteśmy skuteczni. To, że jesteśmy skuteczni, pokazują te liczby. Liczby, które świadczą o tym, że policjanci są skuteczni. Pamiętajmy o tym, że nie jest tak łatwo te nielegalne wyścigi
namierzyć. Kolejna sprawa to jest, że kary są zbyt niskie, bo nawet złapani na wyścigach kierowcy, właściwie dopóki kogoś nie zabiją, no to uchodzi im wszystko na sucho, tak? Mają odbierane prawo jazdy, a potem jeżdżą sobie bez prawa jazdy i kolejny sąd orzeka im na przykład pracę społeczną. No, czy na takim kierowcy wielkiego, prawda, stuningowanego samochodu zrobią wrażenie pracy społeczne? No chyba nie. Wspomniane nocne hałasy to kolejny element walki z właścicielami przerobionych samochodów i motocykli. Nie chcę obuchnąć, ja nie chcę obuchnąć. Przy 3000. I tak przekroczył wszelkie dopuszczalne normy. 117. Informuję, pozwolenie czasowe straciło ważność 1 września tego roku. O Boże. Czy nie dopuszczony do ruchu? Tak jest. Kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu jest grzywna do 5000. No, zapomniałem na śmierć. Naprawdę. 500 zł mandatu pan przyjmuje? Co pan, na co pan sobie sam zapracował? Jest na to, na co pan sobie sam zapracował. To nie jest moje, że wybrałem pana losowo i później rzuciłem kością, ile panu mandatu i za co wypiszę. To są pana osiągnięcia ocenione. Wszystkie te działania wymuszają pytania, czy polskie prawo nadąża za rzeczywistością. Jesteśmy gotowi do tego, żeby przedstawić czasową nowelizację prawa, tak aby organizatorzy i uczestnicy nielegalnych wyścigów podlegali po prostu karom, tak żeby policja mogła skutecznie walczyć z tą patologią. Bardzo liczę na wsparcie prezydenta Warszawy i samorządów, zwłaszcza większych miast, bo to w większych miastach ta patologia ma miejsce. To jest absolutnie nieakceptowalne, to jest groźne dla życia, zdrowia, to jest kwestia hałasu. Musimy po prostu to zdecydowanie przeciąć. Także jesteśmy gotowi, Komenda Główna Policji przygotowała stosowne zapisy. Po konsultacjach z samorządami, konsultacjach na poziomie rządowym będziemy nowelizować ten przepis. Rozmawiamy z policją, rozmawiamy z panem ministrem o tym, w jaki sposób zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo na ulicach naszych miast, bo ja jako prezydent chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z bandytami, którzy się po prostu rozpędzają na prostym odcinku, no to wiemy, że tutaj trudno mówić o jakichkolwiek zabezpieczeniach fizycznych ulicy. Tutaj musi się zmienić prawo. Rząd nad tym pracuje. My chcemy przeznaczyć więcej pieniędzy na dodatkowe patrole dla policji drogowej. Tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni wywołują temat zmiany prawa drogowego. Rząd mówi o projekcie i o nowym rodzaju przestępstwa. Kierowca, który prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków i zabije innego uczestnika ruchu drogowego, będzie traktowany jak zabójca. Rozpatrywana jest też konfiskata auta za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdu. Jestem za tym projektem, tylko to, co mnie cały czas boli, to to, że mówi się bardzo dużo o karaniu i podwyższaniu kar, tutaj zmiana klasyfikacji tego czynu i tak dalej, i tak dalej. Nie mówi się o edukacji, nie mówi się o jakiejś alternatywie, którą możemy zaproponować tym młodym ludziom. I ja cały czas próbuję gdzieś uskutecznić jakieś działania edukacyjne. Niestety trochę tak rzucam kamieniem w wodę, to się rozpływa. Drugie, dajmy alternatywę. Zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby tych młodych ludzi zabrać z tej ulicy i dać im jakąś naprawdę świetną alternatywę, świetne miejsce do tego, żeby oni tam mogli się pobawić, mogli popalić tą gumę, bo tu nie chodzi o pokazywanie umiejętności jazdy. Ja to wielokrotnie mówię, że jeżeli chodzi o trenowanie, to ulica nie jest do tego, żeby trenować techniki jazdy. Do tego są place, do tego są miejsca, a jeżeli chcesz pokazać swoje umiejętności i chcesz coś udowodnić, zapraszamy na tor, zapraszamy na zawody. Ale tu nie chodzi o to, że oni chcą trenować swoje techniki jazdy, tylko oni po prostu chcą poczuć tą adrenalinę. Okej, dajmy im w takim razie miejsce, gdzie będą mogli to porobić. Nie ma statystyk, które mówią o liczbie uczestników nocnych spotów. Wiadomo, że jednej nocy na jednym parkingu potrafi pojawić się kilkaset samochodów. Takie spotkania organizowane są w całej Polsce.
kto w tym wyścigu wygrywa? Wygrywają ci, którzy przeżyją na drodze. Wygrywają ci, którzy przeżyją za kierownicę tych pędzących samochodów i wygrywają ci, którzy staną na ich drodze i przeżyją. Dopóki będziemy mieć informacje o tym, że dzieje się na naszych drogach źle, o tym, że są organizowane nielegalne wyścigi, o tym, że młodzież gromadzi się gdzieś na parkingach, kręci tak zwane bączki. Jak ktoś powie, no bączek, nic się nie stanie, nic groźnego, nieprawda. Zwróćmy uwagę na jedno. Dlaczego ci ludzie posuwają się do tego, co robią? Bo mają widownię, mają audytorium. Chcą komuś zaimponować, komuś się pokazać. Chcą być kimś w określonej grupie, więc chcą im zaimponować. Nie jest od tego ulica, jest od tego tor wyścigowy, nie ulica. Nawet kręcąc te, wydawałoby się niegroźne bączki, nie wiadomo, w którym momencie coś nie wymknie się spod kontroli. Wokół jest tłum młodych osób. Ta auto może nagle w ten tłum wjechać. Zginą osoby. Po co? To znaczy, że ciężko was przestraszyć przed tymi zwrotami. A to kto mi przestraszy? No co, mi dał sobie, że było za 1000 zł i niech mi zabiera. Jeżeli czujesz się pewnie, jeżeli jakby masz, nie wiem, dobry dzień, dobrze się czujesz, masz fajny humor, jest dobre warunki, są, masz w miarę jakieś porządne auto i tak dalej, no spoko, no jakby rozpędź się, dopóki dbasz o siebie i ludzi dookoła i jakby uważasz, no granice wiążą się z umiejętności, jakieś doświadczenie jakieś się ma. Tydzień temu, choć pojechałem policji, dużo ludzi nie mogło po prostu czynić, jeździć sportowo, tak, robić jakieś typowe pokazówki, tak, trecić pączki na parkingu, czy tam ścigać się na ćwierć kilometra, na ćwierć kilometra, brakuje tej ulicy. Ty jakoś każdy mężczyzna, który jednak się nie przyjdzie psychikuje ze swoim synem, no to się mega jara tym i uważam, że każdy wewnętrznie, przynajmniej z tej powiedzmy męskiej części grupy, ma jakąś taką zdawkę na samochodę i zawsze fajnie jest zdechnąć. Myślę, że nie rujnuje mu nikomu życia. Tym, że na 15 minut będzie zamknięta jakaś jedna, druga, trzecia ulica. No nie wiem, wystaw sobie pizzę, się spójrzmy 5 minut. Sorry, no, życie tak wygląda, że nie zawsze jest idealny, także nie sądzę, że to jest jakaś taka krzywda w tych wyścigach. Każdy z nas, w tym ja pamiętam do dziś sytuację, kiedy jeszcze nie byłem policjantem, a pomagałem wyciągać ofiarę wypadku. Ja do dziś pamiętam zapach krwi z tego pojazdu. To jest coś, ja nie wiem, jaki jest tego zapach, ale tego się nie da. Zapach poduszek wystrzelonych, gdzie się unosił i o osobie, która później zmarła, też mam ją przed oczami. No my wam będziemy mandaty wystawiali, bo taka jest nasza praca, takie są przepisy, my ich nie wymyślamy. No ktoś musi gdzieś na jakimś poziomie do rozsądku próbować przemawiać. Nie wiem. Powiem panu tak, te mandaty nas nie zastępują, szczerze mówiąc. Wielokrotnie próbowaliśmy się skontaktować z administratorem zrzeszającym najbardziej znaną warszawską grupę uczestników nielegalnych wyścigów. Zadaliśmy pytania o bezpieczeństwo i zachowania uczestników grupy. Do czasu emisji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.